Dzień dobry Państwu, witamy ponownie po krótkiej przerwie i już teraz czas na naszego gościa. A jest nim pan Paweł Waszczyk, rzecznik targów wydawców katolickich. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Tak mówimy popularnie, targi książki katolickiej. Tak. A dokładnie targi wydawców katolickich. Mm-hmm. I warto podkreślić właśnie, że to już 27 targi, to chyba świadczy o sukcesie tego wydarzenia, skoro już tyle edycji. Dziękuję, że tak pani mówi. Tak nam się wydaje. Co prawda rozmawialiśmy chwilę jeszcze przed anteną, że musimy się odbić po pandemii, ale bardzo się cieszymy, że targi wróciły do tradycyjnej formy spotkań takich bezpośrednich, czytelnika z książką, no bo to jest solą tego typu wydarzeń. Z książką i z autorami książek. Tak, absolutnie. Wymiana myśli, wymiana poglądów i wymiana emocji to jest to, co nam najbardziej w organizacji targu wydawców katolickich chodzi. Ale tak na wstępie, gdyby ktoś nie miał do czynienia dotychczas z tą imprezą, to książka katolicka to o Kościele i o świętych? No właśnie, tylko? Jak zdefiniować ten gatunek? Dobrze, że mamy 25. edycję Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks. Bo to pomoże mi Państwu opowiedzieć o tym, że mając 19 konkursowych kategorii, rozmawiamy o różnych typach publikacji. Przeróżnych. Od książki dla dzieci, książki dla młodzieży, o historii Kościoła, o publicystyce religijnej, o eseistyce, o książkach historycznych również, a mamy też taką kategorię dedykowaną Historia Niepodległa. Tak? Dedykowaną czemuś, co sobie wymyśliliśmy, że też będziemy kilka lat obchodzić rocznicę stulecia odzyskania niepodległości Polski. Tak naprawdę wszystko na poradnikach kulinarnych i zdrowotnych, kończąc, które są bardzo popularne, już tak mówiąc czysto handlowo, branżowo, biznesowo. To tak swoją drogą, tam chyba siostry zakonne różne też mają spory udział. Absolutnie tak, są absolutnie nie dość, że sprzedają się tak dobrze jak najlepsi, najbardziej budżetni i sprzedający się pisarze w Polsce, to mają też równą rozpoznawalność. No i właśnie, hasło przewodnie tegorocznej edycji, posłani w pokoju Chrystusa. Jak to odczytywać w kontekście tych książek? W przypadku naszych targów nawet bezpośrednio, ponieważ to wiąże się z czymś, o co też dbamy, żeby mieć też jakąś obsadę zagraniczną, a w tym roku mamy blisko 10 wydawców z Ukrainy i Białorusi. Rzymsko- i grecko-katolickie wydawnictwa, zakonne i kościelne. Czy możemy zatem powiedzieć, że w tym roku skupiacie się na naszym wschodnim sąsiedzie? Po części tak. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej osób, które zostało zmuszonych do tego, żeby przyjechać do Polski, nie mówimy tylko o tych, którzy tutaj już żyli, pracowali i byli z nami na co dzień, mogło się poczuć swobodnie, przyjść na targi, dotknąć swojej tej kultury, którą przywieźli ze sobą, ale także, żebyśmy się nawzajem poznali lepiej, jeszcze lepiej. Aczkolwiek ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej w bardzo wzruszającym liście napisał, no, z wiadomych przyczyn na Ukrainie zbyt wielu książek się nie wydaje w tym roku, ale warto, żeby właśnie te książki z wartościami, książki katolickie pisać, czytać, żeby uniknąć tego, co się wydarzyło na Ukrainie. Dokładnie. Pięknie mówił na otwarciu, tak jak pan wspomniał. Pięknie mówił o tym, żebyśmy pisali książki po to, żeby przyszłe pokolenia uczyły się, jak unikać kolejnych wojen i żeby nie musiały przeżywać tego wszystkiego, co naród ukraiński przeżywa obecnie. Targi książki to nie tylko tradycyjny papier, książka w tradycyjnej formie, ale także książki audio. Tak, książka audio. Zresztą wydawcy katolicy są od wielu lat w forpoczcie promowania tego formatu książki. Tak samo skupiają się i nie rezygnują z rozwijania formatu elektronicznego, czyli tak zwanego e-booka. Te formaty się nie kanibalizują, jak to ładnie mówimy na rynku książki, tylko wspierają się. Jeżeli ktoś zobaczy jakąkolwiek formę książki, jakiegokolwiek tytułu, to może go ona przyciągnąć do tego, żeby ją poznał, przeczytał, kupił, przeczytał następną książkę, wybrał się do biblioteki, komu się rekomendował, polecił, kupił jako na przykład dziadek czy rodzic dla dziecka. W ten sposób staramy się upowszechniać kontakt z książką i czytanie.
Ja w ogóle chciałem do książek wrócić i książek katolickich, takie znów moje osobiste doświadczenie. Kiedyś do skupu książek wywiozłem mnóstwo tytułów, bo już się na półkach nie mieściły. No i usłyszałem tam, że pan może ode mnie tam, no za symboliczne pieniądze, bo to nie są duże pieniądze, kupić te książki. No ale te wszystkie religijne to on bierze za darmo, bo to jest tyle tego na rynku, że on nie będzie za to płacił. Nie, to chyba świadczy też o tym, że ten rynek się rozwija, że się bardzo dużo wydaje. A przy okazji chciałem zapytać, no są takie lokomotywy, są takie bestsellery, które przyciągają też pewnie na stoiska. Tak, są bestsellery. To tak jak rozmawialiśmy, to jest bardzo bogata, jeżeli chodzi o kategorie tematyczne, obszar, w ogóle książka religijna. Ja pamiętam, że książka religijna to jest kilka procent w ogóle produkcji wydawniczej w Polsce. Nakłady najlepiej sprzedających się tytułów, na przykład poradników kulinarnych, to dochodzą do kilkuset tysięcy egzemplarzy. Rozmawiamy o sprzedaży rocznej 170-210 tysięcy egzemplarzy. Średnio to jest kilkanaście tysięcy egzemplarzy. I tak jak mówię, to jest totalnie bogata tematyka. Nie ma problemu z tym, żeby sprzedać modlitewnik albo książki dotyczące rozwoju duchowego w nakładzie 5-6 tysięcy egzemplarzy. Są poczytne, jest zainteresowanie, a sama obecność, frekwencja na targach, mówimy o tym, że próbujemy się rozwijać z powrotem po pandemii. Przed pandemią mieliśmy rekord około 35 tysięcy odwiedzających w ciągu 4 targowych dni. W zeszłym roku pierwszy raz po tej przerwie covidowej, kiedy nas w 2020 roku nie było, Arkady Kubickiego odwiedziło ponad 20 tysięcy osób. Wszyscy się za sobą nawzajem stęskniliśmy, a zwłaszcza za książkami. Właśnie, zwłaszcza za książkami, a przecież od kilku lat już słyszymy o tym kryzysie czytelnictwa. Rzeczywiście to występuje, takie zjawisko? Dostrzega pan to, czy może to jest jakieś stwierdzenie na wyrost? Może nie na wyrost, ale to jest na pewno stwierdzenie publicystyczne, które się dobrze cytuje. Z tego, co orientuję się, to jednak mamy pewną stabilizację czytelnictwa, co pokazują badania czytelnictwa realizowane przez Bibliotekę Narodową przecież cyklicznie. Nie ma gwałtownego spadku. Ten spadek rzeczywiście nastąpił kilka ładnych lat temu, ale no, umówmy się, są inne media. Książka jest jednym z mediów, tak? Książka ma potężną konkurencję. Ale nie znaczy, że stoi na pozycji straconej, bo wieszczono dawno temu, że po pierwsze zginie, nie zginęła, ma się świetnie, inne formy jej nie kanibalizują, tak jak twierdziłem wcześniej, te formy elektroniczne i właśnie książka papierowa dalej będzie takim fundamentem, myślę, mimo wszystko wymiany kulturowej i cywilizacyjnej. Pan powiedział, że pandemia, trochę odbijamy się po pandemii. Pandemia mogła sprzyjać trochę czytelnictwu. Znaczy oczywiście nie targom, bo tam trzeba było się osobiście stawić, ale czytelnictwu, tak. No bo jednak dużo, wiele osób spędzało gdzieś tam czas w domu. To prawda, zwłaszcza formą elektroniczną książki, na przykład audiobooką wspomniałem. A teraz ja się zaczynam bać o ten czas, bo no wchodzimy jednak w jakiś kryzys gospodarczy, taki ogólnoświatowy. No i pytanie, czy nadal na książki będziemy wydawać pieniądze, czy może... Czy będą pieniądze, właśnie. Czy może lepiej do biblioteki pójść po książkę, co też dla książki jest dobrą wiadomością. Mamy świetne programy, rządowe programy wsparcia biblioteki, które są finansowane z naszych publicznych, podatkowych pieniędzy, nazwijmy to. I rzeczywiście zakupy książek do bibliotek publicznych idą świetnie w Polsce. To trzeba przyznać, że to jest bardzo ładnie poukładane. Tam książki nie zabraknie. A rzeczywiście problemy ekonomiczne, odbijamy się po pandemii i to dotknęło rynek książki już jakiś czas temu. Ceny papieru chociażby, tak? I wszystkich usług dodatkowych i tak dalej, i tak dalej. To, że teraz rozmawiamy o galopującej inflacji, o tym, że trochę nas, na coraz mniej nas stać za te same wynagrodzenia, które otrzymujemy za swoją pracę, wszystko jest problem. Ale chyba człowiek najpierw, ostatnie na czym oszczędza, to pewnie jedzenie, leki, no i miłość. A czy książka nie jest miłością? Piękna puenta naszej rozmowy. Ale ja jeszcze na koniec... I jeszcze dopytam. Ostatnie pytanie, bo chciałem zapytać o tę książkę, jeśli można tak powiedzieć, książkę, która w historii świata została wydana w największej liczbie egzemplarzy. Czy nadal wydawcy prześcigają się w pomysłach, żeby Biblia była atrakcyjnie przekazana, chociażby młodym ludziom? No Biblia dla dzieci to wiadomo. Nie wiem, jest coś... czy powinienem lokować produkt, ale rozmawiamy o nagrodach. Jest nagroda Feng specjalna dla takiej serii Biblia Impulsy, Księgarnia Świętego Jacka. To jest przykład edycji Biblii,
Pisma Świętego Nowego i Starego Testamentu, który podczas zebrania kapituły wywołał, a uwierzcie mi Państwo, to są ludzie, którzy widzieli nie jedno wydanie Biblii i nie jedną książkę religijną w swoim życiu. Mówią, powiedzieli jedno krótkie, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Więc to jest chyba odpowiedź na Pańskie pytanie. Bardzo dziękujemy za wizytę bardzo. Studio. Przypominamy, bardzo że dziękuję. Do niedzieli trwają targi. 17.30 zamykamy. Można odwiedzić, zachęcamy. To był pan Paweł Waszczyk.